Jak długo koronawirus utrzymuje się w organizmie zakażonego? Ekspert wyjaśnia, jak długo koronawirus utrzymuje się w organizmie zakażonego. Profesor Paweł Januszewicz, około 9 dni. Średni czas życia wirusa SARS-CoV-2 w naszym organizmie to około 9 dni, poinformował profesor Paweł Januszewicz, konsultant medyczny Fundacji Polsat. Najwięcej patogenu znajduje się w ciele człowieka w pierwszym tygodniu choroby. Czasopismo naukowe, The Lancet, opublikowało szeroką analizę wirusa SARS-CoV-2. Przedstawiono m.in. badania dotyczące utrzymywania się koronawirusa w naszym organizmie. To pierwsza praca w solidny sposób podsumowująca blisko 80 innych publikacji mówiących o tym, jak długo w naszym organizmie przebywa koronawirus i jak długo jesteśmy zakaźni dla otoczenia, wyjaśnił na antenie Polsat News Januszewicz. Jak długo możemy wykryć żywego wirusa? Z analizy wynika, że wirus SARS-CoV-2 w górnych drogach oddechowych przebywa mniej więcej 17 dni. W dolnych drogach oddechowych są to 2 tygodnie. We krwi można go wykryć przez około 16 dni. Pytanie, jak długo możemy wykryć wirusa? Średni czas jego życia w naszym organizmie to około 9 dni. Potrafi on dłużej przebywać w organizmach osób po 60 roku życia. Szczyt ładunku koronawirusa, który chory ma w sobie, przypada na pierwszy tydzień choroby, zaznaczył profesor Januszewicz. Dodał, że szczyt zakaźności każdego z nas przypada na pierwszy tydzień choroby. Januszewicz mówił, że jednym z elementów walki z koronawirusem jest jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Niezależnie czy są to 2, 3 czy wiele osób. Ruch powietrza usuwa aerozol kłębiący się nad naszymi głowami i potrafiący trwać dziesiątki minut, a nawet godzin, wyjaśnił ekspert Fundacji Polsat. Loctowna zaburzenia psychiczne 20,7 milionów opakowań antydepresantów na receptę kupiliśmy już w tym roku. To ponad milion więcej niż rok wcześniej. O połowę wzrosła też liczba dni na L4 z powodu zaburzeń psychicznych, pisze poniedziałkowa Rzeczpospolita. Jeszcze przed jesiennym atakiem koronawirusa prawie 4 na 10 Polaków oceniało, że wybuch pandemii i związany z nim loctowno odbił się na ich psychice. Niemal co trzeci z 1,5 tysięcy pracowników objętych sierpniowym sondażem Koalicji Bezpieczni w Pracy dostrzegał u siebie lęki, zaburzenia nastroju, a co czwarty, zaburzenia snu. Najbardziej zagrożeni są młodzi ludzie. Co piąty młody człowiek odczuwa negatywne konsekwencje pandemii. To grupa między 16 a 25. Rokiem życia jest, w zgodnym doświadczeniu wielu towarzystw naukowych, najwrażliwsza na skutki pandemii, skomentował te doniesienia Januszewicz. Starsi, bardziej odporni ekspert medyczny Fundacji Polsat dodał, że według badań opublikowanych przez JAMA, tygodnik wydawany przez amerykańskie towarzystwo medyczne, starsza część populacji okazuje się bardziej odporna psychicznie na lęk, depresję czy powikłania związane z przebyciem silnego stresu. Zaledwie około 5-6% osób powyżej 65 roku życia cierpi na zaburzenia lękowe. W grupie 18-24 to prawie 50%. Prawie co drugi młody człowiek cierpi na depresję spowodowaną pandemią. Jednak ludzie starsi rzadziej miewają myśli samobójcze i sięgają po środki odurzające, podkreślił profesor.